Bieganie, jazda na rowerze, spacer, las kusi i daje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Oprócz rekreacji w lesie można zorganizować piknik lub biwak. Aby rozpalić grilla lub ognisko, należy spełnić określone warunki, tak aby nie doszło do tragedii. Grill, ognisko. Takie rzeczy możemy rozpalić tylko na terenach specjalnie do tego przygotowanych, po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze miejscowego leśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska, wyznacza nadleśniczy poprzez techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych, na przykład przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu. Na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz stronach Nadleśnictwa Zielona Góra można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób i gdzie bezpiecznie korzystać z dobra, jakim jest las. Jednak mimo poradników internetowych, szerokiej kampanii informacyjnej oraz różnych akcji, jak na przykład wybudowanie leśnych parkingów, w lasach cały czas można trafić na takie obrazki. Wyrzucanie śmieci w lasach to cały czas poważny problem. Podczas wakacji jest to nagminna rzecz. Niestety w tych pozostałościach naszych bardzo często znajdują się materiały łatwopalne. Kolejny poważny problem to wjeżdżanie samochodami do lasu. Kierowców nie odstraszają mandaty. Nie działa też wyobraźnia, bo rozgrzany katalizator samochodu i wysuszona ścioła leśna mogą doprowadzić do tragedii. O tym, że na tereny śródleśne obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych, ponieważ tutaj też grozi to od katalizatorów. Katalizatory się nagrzewają do bardzo wysokiej temperatury i możemy spowodować zapalenie runa leśnego. Pamiętajmy o tym, że las jest naszym dobrem wspólnym, które wszyscy powinniśmy szanować.